Filifran Wiszniewski, znajdujemy się podczas gali KSW61 z na pewno uradowanym nie tylko mniejszym zbijaniem wagi, ale także zwycięskim Damianem Stasiakiem. Witam serdecznie. Damian, przede wszystkim dlaczego, skąd wynika ta decyzja o zmianie kategorii? Nie widzieliśmy się na Media Dayu, więc może tutaj przybliżysz? Pierwsza rzecz taka, że ja na co dzień jestem, pierwsza rzecz, nie jestem najmłodszy, mam 31 lat, więc powiedzmy jak na zawodnika MMA, to już nie jest mało, bo są młodzi gniewni, którzy tam gdzieś na moich plecach czy jak już czyhają. Na co dzień już ważę więcej, bo ważę około 80 kilo. Kiedyś ważyłem około 75, łatwiej mi było zejść na 61, teraz jest bardzo ciężko. No i dla zachowania mojego zdrowia, ostatnio zejście na 61 kilo, ja zrobiłem to, bo chcę być zawodnikiem profesjonalnym. Jeśli podpisuję, mówię, że do jakiejś kategorii, to będę nie schodzić. Zszedłem, ale kosztowało mi to bardzo, bardzo dużo zdrowia. Już nie chcę tego powtórzyć. Silnym chłopem jestem nawet na 70. Nie tyle, że na 6, ale nawet bym sobie poradził w 70. Więc definitywnie 6-1 nie jest dla mnie, już jestem za duży, za stary, żeby schodzić tak blisko. Tyle to ważą dobre dziewczyny. Walczyłeś wcześniej w tej podobnej kategorii z Nikolajem Kondratiukiem. Powiedz, czy faktycznie dobrze się czułeś na tyle, że możesz już tak naprawdę bez takiego przygotowania już siłowego typowo pod tę kategorię toczyć walki na najwyższym poziomie? Oczywiście, tak. Ja przypomnę sobie, że nawet pierwszą walkę UFC jestem 6-6. I wcześniejsze moje wszystkie walki były 6-6. Dopiero po pierwszej Page też był 6-7 już później. Dopiero po pierwszej walce mojej UFC, która była w Krakowie, przeszliśmy na 61. No i tak ciągnąłem, ale ja coraz starszy. Wreszcie musiałem to stwierdzić, że to jest baska i musi być na 6-6. A siłowo, tak jak ci powiedziałem, ja naprawdę jestem nie tylko na 6-6 silny, jestem na 70 silny. W oktopu średnim z chłopakami z 7-7. Nie, na przykład z tutaj Bartosem. Bartosem, kurde, jak jesteś silny. Jestem, więc z chłopakami na 7-7 naprawdę daję radę, więc nie wiem. Przechodząc do aspektów technicznych tej walki, chciałbym Cię zapytać, widziałem, że ona trwała tak naprawdę dosyć krótko, natomiast mignął mi taki urywek, gdzie wydawało się, że usadził się Leżniew na deski. Co wtedy czułeś tak naprawdę? Czy czułeś się w jakikolwiek sposób zamroczony? Chcę wytłumaczyć, no to było w momencie kopnięcia mojego, chciałem łódkę kopać i to było dobry cios tempo. Rzeczywiście ja dostałem ten cios, bo ten cios zabrał mi nogi i się przewróciłem na plecy, więc ja ciosu mu nie odbieram, ale to nie był knockdown, bo nie zamroczył mnie w ogóle, od razu przeszedłem do mojej pracy parterowej, do próby poddania i zrobiłem swoją robotę i go poddałem, ale cios jego w tempo świetny. A jak ty gratyfikujesz w ogóle tego przeciwnika? Bo ja odniosłem takie wrażenie wśród publiczności, wśród komentarzy przed tą galą, że jest to tak naprawdę zawodnik dla ciebie, mówiąc w duże cudzysłowie, na przetarcie w tej, powiedzmy, nowej, starej kategorii wagowej. Jak ty go oceniasz? No, nie zgadzam się z tobą. Ja uważam, że to był... Znaczy ja mówię, jakie były komentarze. Uważam się, że to był całkiem mocny sprawdzian dla mnie. On walczył o pasem 1, tak? To nie był Lesz. To był doświadczony mocny gość z mocnym rekordem, który naprawdę się bił z dobrymi gościami. To jest twardy gość, to jest przekrojowy gość. To nie był Lesz. No nie wiem, mówiąc na przykład z Kondraciukiem się byłem, to jest zupełnie inny poziom Kondraciuka, zupełnie inny poziom Leżniewa. Leżniew to uważam go za dobrego zawodnika i naprawdę poszedłem do niego bardzo sumiennie, w pełni skoncentrowany i zrobiłem robotę. To prawda, to był zawodnik, który bił się w M1, też był mistrzem WWFC ukraińskiej organizacji. To nie był przypadkowy gość. To był dobry sprawdzian dla mnie. Myślę, że KSW chciałem sprawdzić, jak ja się sprawdzę uważam, dobrym zawodnikiem. Przed galą usłyszałem takie wieści, że miałeś się bić początkowo z Filipem Page'em, natomiast ze względu na to, iż Daniel Torres przeszedł COVID, jednak została zamieniona ta walka i tobie musiał zostać dobrany. Sama historia się napisała. Podałem go w Chorwacji, tak jak jedynym warunkiem mógł, bo walczymy w Polsce. Ja walczyłem w Chorwacji. Ja w Chorwacji się biłem z Rociciem, więc teraz już tutaj walczymy w Polsce. Ja nie mam problemu z tym. Proszę po kroczku i kogo mi nie da KSW wychodzić. Zatem czego ci życzyć? Pozostaje zdrowia, bo na pewno jesteś teraz uradowany. Jak będziesz się czuł swoje zwycięstwo? Z moim znajomym, z moim narodnikiem, z ustawicielem.
A zapytam cię jeszcze, bo trenujesz w Octopusie, więc na pewno już miałeś okazję robić z Bartkiem gotowicie. Ja akurat, Bartek był moim kluczowym kolegą przez wiele lat. Jak oceniasz w ogóle jego umiejętności? W ogóle też do tego oceniam, jest świetnym gościem. Fajnym gościem, podobnym charakteru. Świetnie się z nim ćwiczymy. Dobry zawodnik. Nie ćwiczymy jakoś bardzo wielce z sobą, bo na co dzień to jest duży, on waży około 90, ponad 90 kg, on ma na 100%, więc jest ciężki, ale mamy okazję i samą robić w tej parterze i w śnice. Jest fajnie zawodnik, bo też to nie zrobić luźniej, mocniej. Świetny kolega, świetny zawodnik. Dobra, duży szacunek, gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Wszystkiego dobrego.